duża część takich małych inwestycji, czyli tutaj drogi, chodniki, małe naprawy, nowe nawierzchnie, w tym to, co Pan powiedział, ulica Marii Skłodowskiej-Curie całkowicie remontowana, poprawiane są właściwości jezdne, polega to na położeniu nowej nawierzchni, tak naprawdę na całej długości tej drogi, od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Generała Hallera. Tak jak powiedziałem, nowa nawierzchnia, prace tak naprawdę już są na ukończeniu, zostały tylko drobne prace kosmetyczne. Droga jest już przejezdna, ale do 14 lipca jeszcze obowiązuje zakaz zatrzymywania się w pasie drogi.